Mam nadzieję, że za rok będziemy też otwierać 8. edycję festiwalu producentów muzycznych standardów. Jedyną taką imprezę jakąś na świecie, a jest Łódzka i Głodzka. Cel jest taki, żeby nie tylko promować muzykę poprzez wykonawców, ale również przez producentów, którzy odgrywają ogromną rolę w przypadku wszystkich płyt, przynajmniej ostatnich 30-40 lat. Jednak są to osoby, które nierzadko decydują o tym właściwie tak naprawdę, czego słuchamy. Dlaczego to jest szybkie, dlaczego to jest wolne, dlaczego gra tam bas, gitara albo na przykład fortepian. Miesza się nam pojęcie producent i inżynier dźwięku, czasami właściciel po prostu zabawek i studia nagraniowego. Natomiast fajnie, że producenci muzyczni mają taką imprezę, bo oni często decydują o bardzo wielu rzeczach związanych z albumem, o ostatecznym kształcie, o nawet sukcesie płyty, a są pisani małym drukiem. I'm here just to go this, give the training for this new system to the people and all the accounts from ESS Audio, then cover your festival. Dzisiaj chcielibyśmy opowiedzieć Wam o miksowaniu muzyki. W związku z tym ta polityka przemysłu audiowizualnego od lat zmierza w tym kierunku właśnie takiego dzielenia kontynentów czy wręcz krajów. Produkcja muzyczna to jest zawsze proces twórczy. Wiele można w ramach tego, co się nazywa produkcją muzyczną, zrobić, bo paradoksalnie, oczywiście skład zespołu to jest skład zespołu, ale przy okazji produkcji każdej płyty producent jest muzykiem danego zespołu, danego projektu i o tym nie można zapominać. A jak to jest producent powinien być, wydaje mi się, taką osobą, która jednak wskazuje ci czasami drogę, której sam nie przetestowałeś. Dzięki jednym, dwóm wskazówkom potrafi ci pokazać nagle coś i sam wtedy jesteś zachwycony. Świetna, bo się wreszcie wyciąga, że tak powiem, z drugiego planu ludzi, którzy bardzo często kreują brzmienia tych zespołów, które tu występują. Narodowe Centrum Kultury jest współorganizatorem Dnia Elektronicznego na festiwalu Sound Edit. Nikt dotąd nie poświęcił dobrze przygotowanej monografii, która prezentowałaby wszystkie te postaci. Także można było w pigułce zobaczyć, czym ta polska elektronika jest. Oczywiście z racji moich wielu lat pracy w polskim radiu interesuje mnie najbardziej. Organy Hammonda były produkowane głównie dla kościoła. Ten instrument zaczął być bardzo popularny w ogóle w muzyce tak zwanego środka i rozrywkowej. Bas tam wchodzi w nich i to jest właśnie piękne w tych instrumentach. Ja jestem z tego pokolenia, które ma ambicje zawsze coś wnosić swojego. Pierwszy raz tu jestem, mimo że zaproszono mnie jako gościa już kilkakrotnie, ale nigdy nie miałem czasu. Jest świetna atmosfera, ludzie przychodzą po to, żeby słuchać muzyki i żeby rozmawiać z nami i to mi się naprawdę bardzo podoba. Cywilizacja! 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 W tym roku do grona ludzi ze złotym uchem dołączy Józef Skrzek, postać, o której właściwie nie trzeba mówić, no bo jest to legendarna osoba w naszym kraju i nie tylko. SBB, współpraca z Czesławem Niemenem, mistrz grania na mini-jugu. Za szczególną rodzinę fizyczną, człowiek z tego wymogu, Józef Skrzek.
Władysław Komendorek, Konrad Kuci, Kapitan Nemo wydaje się być niemożliwe. Wyjdzie zespół OMD, czyli merytorycznie to wszystko się ze sobą łączy, no bo jednak zespół bardzo osadzony w klimacie elektroniki. Hello guys, hello OMD, it's really nice to have you here. It's really nice to be here in Łódź. Specjalny projekt Wojtka Waglewskiego z gośćmi Maria Peszek, Leszek Możdżer, Fischer, Mady i oczywiście zespół WW, czyli tak naprawdę muzyka bardziej dla dorosłych. Ja traktuję troszkę płyty jak pisanie książeczek. No jeśli one są słabsze, no to może miałem, nie wiem, słabszy dzień, albo, ale to jest precyzyjny zapis stanu mego ducha. Muzykę popełniam spontanicznie, to nad tekstem pracowałem często długo, pisałem dużo, a potem wyrzucałem połowę z tego, co napisałem, a potem wszystko wyrzucałem i pisałem jeszcze raz. No, ale teraz piszę krótkie. Nauczyłem się z wiekiem, że im mniej się pisze, tym lepiej. Moje miasto ze światła poprzęte. Moje miasto. Leszek Biolik, basista zespołu Republika, ale od wielu lat również producent muzyczny. Festiwal dla producentów to jest chyba jedna z najfajniejszych rzeczy, jaka mogła się wydarzyć. A dostanie nagrody jest bardzo ważne, bo to znaczy, że ktoś gdzieś dostrzega tę pracę. Pierwszy raz taka nagroda specjalna w historii festiwalu Sound Edit, która oczywiście zbiega się z tym, że akurat Serb Bogdanow zagrał nas koncert, a ta nagroda jest tak naprawdę za wybitne dokonania dla ludzkości poprzez muzykę. Serb Bogdanow! Well, some musicians you have to say, that was crap, man, you can do better. And the other musicians you have to say, that was really good, but try it again. I nagroda bardzo dla nas ważna. Roger Glover, basista zespołu Deep Purple, producent muzyki, której właściwie na festiwalu Sound Edit nigdy tak bardzo żeśmy nie dotykali, czyli tak zwana muzyka hard rockowa. It's an amazing honor. Something like this is the icing on the cake. Jesteśmy na spotkaniu ze wspaniałymi artystami, którzy biorą udział w specjalnym projekcie Metropolis. Agnieszka Makówka, Władysław Komendarek, Igor Badera. Artystyczna to jest podstawa. Ja chciałbym w ogóle w przyszłości, żeby Festiwal Sound Edit opierał się bardziej na projektach specjalnych. Takich projektów specjalnych już kilka mieliśmy przez te 7 lat i właśnie w tą stronę chciałbym, żeby to szło.
Thank you.